Siemaneczko, cześć, witam z Switch i zapraszam na filmik z Diablo 4 z bety, z open bety dla tych, co kupili preorderkę, a beta dla każdego będzie oczywiście przyszły weekend. Także ja w tym filmiku poruszę parę rzeczy, będzie krótko i na temat w sumie, ale trochę gameplayu też będzie. Właśnie tutaj do portala zaraz wchodzę, już do portalu, więc po prostu zrobię opis pod filmikiem, także udam się dokończyć zadanie. Już jestem pod koniec. Tak mi się wydaje bynajmniej. Także tutaj jak widzicie. Cel. Dobra. Będziemy zrobić zadanie, trochę pogram i objaśnię, co tutaj wykombinowałem. Ogólnie testowałem tą czarodziejkę do poziomu 25. Robiłem wszystko, co się da i tego, czego się nie da też. Cokolwiek to znaczy. Generalnie zmierzam do tego, że po prostu każdą umiejętność, niezależnie od tego, czy ona mi się podobała, czy mi się nie podobała, testowałem i to chciałbym poradzić, bo większość widzę filmów na YouTubie czy na internecie, to jest jakieś takie rady typu zrób to, nie idź tam, w sensie zrób tą postać, bo ta jest lepsza od tej, albo w tej postaci nie dawaj tych skilli. I pierwsze co chciałbym nadmienić, to najlepiej w ogóle nie sugerujcie się nikim i niczym. I nawet tym, co ja wam pokażę w tym filmie, też się nie sugerujcie, bo gra jest tak fajnie zrobiona, że niezależnie od tego, co wybierzecie, na pewno będzie wam się fajnie, przyjemnie grało. No i to jest cudowne, że wreszcie ogarnęli, że można zrobić grę, w której po prostu budujemy sobie postać tak, jak chcemy i zabijamy. Oczywiście wiadomo, że jak wyjdzie pełna wersja gry, to będą jakieś tam netbuildy, czy tam meta będzie, że musi dać 2 punkty w zimnotu, a 30 w ogień. No i może tak będzie. A miejmy nadzieję, że nie, że tak to zbalansują. Co, ja mam trochę chyba dźwięk za głośno. Mam nadzieję, że tak to zbalansują. A że będzie można sobie po prostu wybierać podczas rozgrywki, jakie się chce umiejętności, tudzież skilla, i będzie się nam fajnie grało. Szczególnie ten build tutaj, który widzimy, to polega na tym, że zagrywamy hydrę i ona zabija wszystko. I teraz napisy. Dziękuję, do widzenia. No mniej więcej tak to wygląda. Aczkolwiek parę rzeczy tutaj się składa na to, żeby nam się lepiej zabijało. Bardzo fajnie walczy się z jednym mocniejszym przeciwnikiem na tej budowie postaci, bo też używając czaru seryjne błyskawice, to są tak, seryjne błyskawice. Używam takiego pierścienia, który powoduje to, że każda błyskawica, która odbije się od wroga do naszej postaci wróci, daje nam 4 punkty many, co w ogólnym rozrachunku daje to, że mamy regenerację many dosyć mocną, ale tylko jeżeli mamy jakiegoś mocnego przeciwnika, od którego faktycznie ta błyskawica będzie w stanie się odbijać wiele razy. Kula mrozu to jest tutaj taki dodatek. Jest, bo jest. Oczywiście, jeżeli wcisniemy przycisk S na klawiaturze, czy tam na padzie gra się, to nie wiem jak to będzie, ale jak wyjdziecie tutaj w tą konsolę skilli, to możemy sobie tutaj przypisać zaklęcie i ustawić sobie pasywkę, także kula mrozu może fajnie się kombować po prostu, jak będzie tutaj wrzucona, że za każdym razem, gdy używasz umiejętności innej niż podstawowa, masz 20% szans na wystrzelenie zamrożenie tej kuli pobliskiego wroga. I to działa tak, że nawet jak samą kulę mrozu rzucimy, to mamy szansę na striggerowanie kolejne. Właśnie to właśnie zobaczyliśmy, bo dwie rzuciłem naraz, więc super. A teraz widzicie, że ja nie wciskam w ogóle. Dwie puściłem teraz kulę mrozu, a w ogóle nie wciskałem tego, tylko używam seryjnych błyskawic. Więc to jest używane z tego tytułu, aczkolwiek widzieliście, że miałem użyty pancerz lodu na pasywkę, bo znalazłem pierścień, który powoduje to, że zadajemy 25%, chyba 25%, a 24% zwiększonych obrażeń, kiedy mamy barierę, więc generalnie zawsze jak nam bariera zaskoczy, to mamy 24% więcej obrażeń. Ja uważam, że i ta opcja z pancerzem lodu jest spoko i z zamarzniętą kulą. I znowu jest spoko, bo jeżeli używamy hydry, to mamy coś takiego, że szczęśliwy traf, twoje umiejętności przyzywania mają 30% szans na wyzwolenie nowym rozum przy trafieniu wroga, także hydra będzie rzucała nowy. Ja na razie
zmieniam pomiędzy pancerzem lodu i zamrażniętą kulą, ale chyba zostanę na pancerzu lodu właśnie z tego tytułu, że używam tutaj właśnie takiego fajnego pierścionka, który zwiększa nam generalnie 24%, gdy użyjemy pancerz, obojętnie jaki. Akurat ja mam pancerz lodu tylko z tego tytułu, bo on ma jest najdłużej na naszej postaci, także ma 6 sekund. A jakbyśmy użyli ognistego, to chyba ma 2 sekundy. Także mamy jeszcze teleport, lodu i nowe. Teleportację w ogóle bym nie używał, chyba że na hardkorze gracie, bo jak widzicie, cooldown czasu nowienia to jest 11 sekund, więc... No to nie jest Diablo 2, ale to też jakby nie jest nic złego w tym, że to nie jest Diablo 2. Ja o tym też zaraz napomknę. Już w sumie powiem to samo, co kiedyś mówiłem. A mogę i nawet teraz mówić. Że Diablo 4... Mówię, dużo osobom może się nie spodobać, zwłaszcza maniakom Diablo 2, ale ja tam już swoje nagrałem, więc jakby właśnie nie czekałem na coś takiego, że to ma być, wiecie, lepsze Diablo 2 w nowej grafice czy coś takiego. A i to, mówię, tam nostalgię trzeba sobie w swojej szafie zostawić i jest Resurrected i uważam, że to jest super, po prostu można w Resurrected grać, ale do czego zmierzam? Diablo 4 to nie jest nic innego jak Lost Ark, Undecember, Path of Exile i wszystkie inne action RPG i w ogóle jakiekolwiek RPGi, bo dla mnie to nawet przypomina mi tutaj Gothica, bo zbieramy tutaj jakieś roślinki, tak, kamienie, więc no i mapa jest cudowna i świat, Jezu, zresztą właśnie to będzie gra, w którą ludzie będą grali i się nigdy nie znudzi, ze względu na to, że po prostu jest świat duży. Ja się w ogóle zastanawiam, dlaczego oni tego nie zrobili w Diablo 3, dlaczego w ogóle... Bo jakby to, co widzę w Diablo 4, to dla mnie to było oczywiste, że tak miało Diablo 3 wyglądać, a Diablo 3 to w ogóle jakieś nieporozumienie było, no ale... Ogólnie tam fajnie się zabija stwory, ale żeby grać w to nie wiadomo ile, no to nie. I tutaj jednej rzeczy tylko się obawiam, bo wiadomo, będą sezony. No bo każda firma, która ma tu model biznesowy, że tak powiem, to pieniądze musi zarabiać, więc no muszą być sezony, żeby było coś do sprzedawania na tych sezonach, tak? A ja czego się obawiam, że kurczę, no będą nowe dodatki, na pewno co roku, systematyczne, i świat będzie coraz większy. I już teraz widać, że ten świat jest spory i że będzie duży. Więc kurczę, obawiam się, że taka osoba, która sobie będzie grała, nie wiem, 2 godziny dziennie, jak ja teraz. No weekend to nie akurat teraz grałem, ale chodzi mi o to, że wiecie, jak po pracy czy po szkole będzie grali godzinę czy dwie dziennie, to ja się po prostu zastanawiam, czy będziemy w stanie ogarnąć ten cały świat, żeby go odkryć i sobie wszystko tam, wiecie, zrobić, wszystkie zadania główne i dalsze krainy, ale to nic, będziemy się zastanawiać, jak wyjdzie pełna wersja. Zobaczymy, jak długo będzie trzeba grać. Ja osobiście gram 3 dzień, bo po prostu nie gram długo i o tyle, o ile wydaje mi się, że długo się leveluje postać, to jest to fajne, sympatyczne. No po prostu nowa gra jest to coś fajnego, więc jakby tu nie ma żadnej udręki w tym, że musimy robić nową postać. Może mnie zabije, bo kurczę, złapał mnie skurczybyk. Tutaj fajnie, będzie można manę odnawiać, jak się stoi koło bossa, bo piorun będzie wracał do nas non-top, więc po prostu mamy non-top manę i można spamować. I to jest super. Ojej. No i też go szybko zabijemy dzięki temu. Albo może nas. No nie, jakoś dajemy radę. Dobra. Dobra, easy. Także, jeżeli stoimy, kurczę, koło bossa, czy jakiegoś właśnie elitarnego przeciwnika, to seryjne błyskawice będą mega. Też mamy szansę na zebranie, tutaj widzicie, po podniesieniu roziskrzonej energii co jakiś czas rani pobliskich wrogów, więc strzelamy takimi piorunami z każdej energii, którą zdobędziemy. Ja zaraz cały build w ogóle wytłumaczę. Jak zwykle straciłem wątek, ale dobrze, muszę się zaraz przypomnieć. Teraz można trochę pogadać na temat tego, co tu się dzieje w mieście. Ale że nie musi mi się przypominać. Generalnie
Bardzo mi się podoba to, że mamy tutaj wszystkie gry, wszystkie te fajne niuanse ze wszystkich gier wyrzucone. I jak komuś się nie podobał, że to już wcześniej mówiłem, jak komuś się nie podobał Lost Ark, to takie tam jakieś bajkowe, zbyt kolorowe, komuś się, nie wiem, Andy Samberg nie podobał, bo na Steamie, to nagle Blizzard po prostu skopiował wszystkie pomysły z innych gier i pewnie doda też swoje pomysły jakieś i to nie jest nic w tym złego, że to jest skopiowane. Ja uważam, że to jest właśnie wyśmienity, cudowny krok, że Blizzard wreszcie się ogarnął i zamiast robić coś na siłę, co będzie no po prostu za przeproszeniem z dupy, bo jak zrobimy coś nowego, to niekoniecznie musi być fajne, lepiej po prostu opierać się na pomysłach, które już inne firmy wymyśliły i po prostu zrobili zajebistą grę. Tak uważam, że to będzie mega tytuł. Ja na pewno będę w to grał, bo właśnie czekałem na coś nowego, coś świeżego. Coś, co będzie powodowało, że kurczę, mamy ciągłą możliwość odkrywania świata. Także jak napatrzymy na mapkę, wciśniemy sobie M, czy tam tambulator, czy tam na padzie gracie, nie wiem. To już widać od razu, że to jest jakiś Skyrim, nie? Że to jest kurczę, nie wiem, God of War teraz tak jest też. Taką mapkę ma, chyba wszystkie gry teraz mają takie mapy. Więc to jest wyśmienite, bo w Diablo 3 to też była taka trochę mapka podobna, znaczy nie w takiej skali, ale trochę podobna, ale to, nie, to jakby nie miało, nie wiem, jakiegoś głębszego sensu, po prostu robiło się po najechaniu 3-4 lokacje, to były akty i to było koniec, tam nic innego nie było. Tutaj mamy normalnie, tak jak w typowym RPG-u, biegniemy z miasta do miasta, zaznaczamy punkty, waypointy i będziemy odkrywać całą mapę, coraz więcej, będą akty i to widać, że to jest olbrzymie, że to jest duże, że to nie będzie tak, że kurczę siądziemy i na weekendzie mamy postać 90 zrobiony, tylko będzie trzeba grać, ale co za tym idzie, to będzie ekscytująca rozgrywka, bo wydaje mi się, że nawet jak będziemy robili już któryś raz nawet tą samą postać, to ta gra ma potencjał na to, żeby po prostu żeby cieszyć się rozgrywką ciągle. Nie, że kurczę, raz przeszliśmy i no chyba, że ktoś tylko po prostu chce zagrać w Diablo 4 tylko po to, żeby raz przejść, ale no nie wiem, dobra. Straciłem myśl. Także ze swojej perspektywy to widzę tak, że chciałbym każdą postać zrobić, a że będzie raczej ciężko znaleźć czas, więc wydaje mi się, że każdy sezon inną postacią, żeby nacieszyć się każdą postacią, bo później pewnie będą nowe postacie, będą nowe dodatki, nowe krainy i tak dalej. Także na chwilę obecną to wszystko mi się podoba. Coś tutaj mogę nadmienić trochę o mieście, może podjeżdżamy, nawet biec nie muszę, to tak, mamy garderobę, mamy skrytkę oczywiście, mamy złotnika, mamy pierścienie amulety, możemy kupić pierścienie amulety, złodnik jest znany, okultysta też znany z Diablo Immortal czy z Diablo Trójki, także będziemy mogli tam aspekty przerzucać, więc tam mogę podbiec. Oczywiście wydaje mi się, że raczej większość osób wszystko wie, więc ja to tak będę z grubsza wszystko omawiał. Mamy tutaj stajnie, także będzie można tam kucyka mieć konia, będziemy mogli biegać, podróżować, jeździć na koniu. Tutaj mamy alchemika, mikstury możemy wytworzyć, uzdrowiciela, kowala, czyli po prostu wszystko możemy zniszczyć, co nie jest nam potrzebne na inne materiały rzemieślnicze, możemy kupić broń i możemy pójść do sprzedawcy, do NPC, zobaczyć jakąś sobie broń też. I dostarczyciel kuriozów, to jest jak z Diablo 3 taki, no możemy tam powiedz, to będzie, to też jest fajna opcja, że możemy sobie prawym wcisnąć i nam rzuca się taki pin i biegniemy sobie. To jest, się nazywało, dostarczycie kuriozów. To nie jest nic innego jak po prostu NPC, którym możemy wykupić legendarne, mieć szansę na topienie legendarnych przedmiotów. Sorry, że trochę mi tutaj tak laguje, nie wiem, czy to mam dobrze ustawione, raczej nie pod nagrywanie, ale no dziwne, bo jak grałem, to mi nie ciął. Anyway, dobra. Tutaj, czy ja mam jakieś, ja nie mam niestety oboli, ale generalnie tutaj sobie wykupujemy i mamy szansę na to, żeby trafić legendarne przymioty. Tak widzicie, dosyć dużo mam legendarnych przymiotów, bo zużyłem wszystkie obola i wykupiłem różdżki. Teraz może będę starał się trafić broń dwuręczną. Obole zdobywamy za jakieś tam różne zadania i po prostu otrzymamy. Możemy jeszcze tutaj podejść do okultysty na chwilę. Przeteleportuję się, będzie szybciej. I zaraz jeszcze powiem w sumie coś, co jest chyba najbardziej istotne, jak będziecie grali w betę.
A potem przejdziemy do całego buildu tej postaci. Tutaj możemy sobie wybrać aspekty, żeby wrzucić do broni. Możemy wydobyć aspekt, więc wrzucamy sobie legendarny przedmiot, ale legendarny przedmiot się niszczy i to idzie do naszej skrytki. Będziemy mieli tutaj te aspekty. Nic innego, jeden aspekt to jest po prostu wyciągnięcie legendarnej modyfikacji z danego przedmiotu i wrzucenie albo do skrytki. Albo mamy kodeks aspektów. I kodeksy zdobywamy z dungeonów. Także jak zrobimy sobie dungeona, tutaj na przykład mamy, mamy opisane nagrody, podziemia i tylko dla czarodzieja, to już, tego akurat nie mogę zrobić, bo tutaj w becie mamy na czerwono poświetlone, że nie możemy wykonać tego zadania, ale załóżmy, że tutaj sobie pójdziemy i tutaj mamy aspekt tylko dla druida, więc generalnie wypadałoby grać druidem, żeby pójść go zrobić. Więc te wszystkie podziemia są opisane, więc jak idziecie do jakiegoś dungeonu, to wystarczy sobie najechać i będzie podpisane tylko dla czarodzieja. O, tutaj jest coś dla czarodzieja. Lodowe odłamki przebijają cel 3 razy. I tam jadę ja. Także jak byśmy chcieli grać czarodziejką, tudzież czarodziejem z lodowymi odłamkami, to może być coś, co chcemy i zrobić. Niemniej jednak, nawet jeżeli nie chcemy grać druidem i zrobimy sobie dungeon dla druida, to musicie wziąć pod uwagę fakt, że jak wejdziecie w mapę, czyli teraz to co wszystko, co mówiłem, co pokazuję, i wciśniecie sobie W, czy tam, nie wiem, jakiś inny przycisk będzie, to wam pokażę postępy w regionie. I największe postępy, najwięcej postępów macie za to, że zrobicie sobie podziemia poboczne. Zobaczcie, jedno podziemie daje 30 punktów. I jak odblokujecie sobie tutaj ten trzecie coś do odblokowania. Trzeci aspekt, o, tak to powiem. Trzecią opcję do odblokowania, to zdobędziecie aż 25 tysięcy sztuk złota i dodatkową umiejętność. To jest super, bo 25 tysięcy złota da wam możliwość restartowania umiejętności. Teraz na 25 poziomie będzie to kosztowało 3000 złota. Nie jest to dużo, ale jak widzicie, złota mam 12 tysięcy. Więc generalnie na pewno warto jest to zrobić, mieć na uwadze, żeby odblokować tutaj tą trzecią opcję i wtedy da nam dużo złota i punkt umiejętności. Wcześniej dostaniemy też złoto i jeden ładunek mikstury i tutaj mamy jeden punkt umiejętności i też dodatkowe złoto. Ogólnie to złoto używajcie jak najbardziej do restartowania i właśnie teraz powiem to, co chciałem powiedzieć, co mówiłem, że dosyć istotne. Najbardziej istotną rzeczą w becie to tak, to się nie sugerujcie czymś buildem, bo to nie ma sensu. Wybierzcie sobie postać taką, jaką chcecie. Jak macie czas, to grajcie każdą postacią, bo super. Ja niestety nie miałem czasu, więc zagrałem tylko czarodziejką. I róbcie wszystko powoli, to raz. I dwa, róbcie wszystko, co się da. Więc generalnie, jak macie zadania poboczne, to się nie sugerujcie, że ktoś tam pobiegł i zrobił. Nie ma to znaczenia, żeby starać się to na szybko przechodzić, natomiast znaczenie ma to, żeby wszystko odkryć, jak najwięcej mapy, bo zobaczcie, macie za to, że punkty słabe są za to, że zdobędziecie punkty nawigacyjne, za to, że zrobicie warownie, są 3 warownie. Ej, nie wiem, czy nie można w tym obrębie zrobić, albo muszę mieć poziom 27, no to nie będziemy mogli na pewno zrobić, jeszcze postaram się może odkryć następne. W każdym razie dostajemy punkty za zadanie poboczne, za odkrywanie, za robienie dungeonów i za ołtarze Lilith. I tutaj mamy pokazane punkty za ołtarze Lilith 10, za podziemia 30, za odkryte obszary 5, za punkt nawigacyjny 20, za twierdzę 100. Nie wiem, czy są jakieś twierdze do zrobienia, chyba są. Odkryłem akurat tą, której nie możemy zrobić i zadania poboczne, także od razu jak zaczynacie grę, to róbcie zadania poboczne i jak macie gdzieś podziemia, obojętnie jakie, nieważne dla jakiej klasy postaci, to też je róbcie, bo one mają najwięcej punktów. I po prostu bardzo szybko sobie odblokujecie bardzo dużo złota i dodatkowy punkt umiejętności. Więc będziecie mogli sobie tutaj w drzewku umiejętności rozdać jeden więcej punkt. Następna, druga bardzo istotna rzecz, i to będzie już ostatnia, to, że po prostu refundowanie, czyli zwracanie wszystkich skilli na nowo je możemy rozdać, kosztuje tak śmiesznie mało, tam 200 zł, 300 zł,
Nawet do poziomu chyba 20 nawet nie kosztuje 1000 zł, ale już nie pamiętam. Więc co robicie? Robicie tak, że rozdajecie w jak największą ilość umiejętności i sprawdzacie te umiejętności i patrzycie, czy wam się podobają, patrzycie, jak działają, patrzycie, z czym to możecie tam skombować, że tak powiem, użyć z inną umiejętnością, żeby nie robić tak, zwłaszcza jeszcze na becie i na nowej grze, że po prostu robicie jedną umiejętność, bo ona kosi. No tak, no. Wiadomo, że jak dacie na maksa w zamarzniętą kulę i później zrobicie jakieś umiejętności dodatkowe pod zimno, żeby był build tylko w zimno, to on będzie działał i tak samo będzie działał i w ogień, i tak samo będzie działał i w błyskawice, ale można po prostu pobawić się i coś pokombinować, coś kompletnie innego, żeby zrobić na przykład postać taką, że będzie używała wszystkiego, więc ja mam generalnie postać, która niby opiera się na tej hydrze, ale tak naprawdę zabijamy seryjnymi błyskawicami. W połączeniu z dozą zimna, która powoduje to, że spowalniamy wrogów i dzięki temu też zdajemy zwiększone obrażenia. Dobra, teraz przejdziemy do buildu. Mam nadzieję, że tak z grubsza powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeszcze zanim przejdę do tego buildu, to tak reasumując, no podoba mi się. Podoba mi się i gorąco polecam każdemu spróbować sobie, nawet jeżeli nie kupiliście i jeszcze się wahacie, żeby kupić czwórkę, to na pewno zagrajcie sobie w betę i wybierzcie sobie postać taką, jaką chcecie, nie sugerujcie się niczym ani nikim. Grajcie powoli i róbcie wszystko, co jest na mapie, bo to wam da właśnie odblokowanie tych dodatkowych bonusów i używajcie i resetujcie drzewo umiejętności. Dobra, teraz przejdziemy do tej tutaj mojej czarodziejeczki. Ja oczywiście, tak jak mówię, restartowałem i robiłem wszystko, co się dało. A tak wyszedł ten build ze względu na to, że po prostu takie przedmioty mam, a nie inne, więc starałem się też trochę skorygować tą budowę postaci pod przedmioty, które uzyskałem. Dobra, także przejdziemy może wpierw do przedmiotów. Tu nazw nie będę czytał, tylko legendarne afiksy, tudzież umiejętności, czyli te złote gwiazdki. Może kiedyś faktycznie będzie tak, że będziemy wszyscy grali 10 lat w Diablo 4 i każdy będzie na pamięć wszystko znał, ale w chwili obecnej to jest wszystko nowe. Także mamy hełm i mamy czas działania twoich efektów ograniczenia kontroli jest wydłużony o 20%, więc wszystkie wyziębienia, wychłodzenia są o 20% wydłużone. Dlatego też ustawiłem sobie zamarzniętą kulę jako umiejętność, żeby stwory były dłużej wyziębione. Tutaj mamy rękawice, które miały tą samą modyfikację co pancerz, dlatego jest na szaro podświetlone, bo nie możemy mieć dwóch takich legendarnych umiejętności z przedmiotów, także szkoda, że tak jest, no ale za duże komba by wychodziły. Także mamy pancerz po trafieniu wroga z ograniczoną kontrolą istnieje 44% szans, że dany efekt ograniczenia kontroli obejmie też innego wroga, także wychłodzenie przejdzie na innego wroga też, dlatego ja używam lodowego pocisku jako pierwszego skilla z tego tytułu, że po pierwsze mamy wyziębienie i tutaj mamy modyfikację lodowy pocisk ma 15% szans na wybuch przy kontakcie z wyziębionymi wrogami. Eksplozja trafia po bliskich przeciwników, szansa ta wzrasta do 100% w przypadku zamrożonych wrogów. Akurat nie będziemy mieli możliwości zamrożenia, ale będziemy mieli opcję na to, że ten odłamek się rozproszy i wyziębi więcej wrogów. Rękawice, tak jak mówiłem, są w armorze i teraz mamy spodnie. One są spoko, bo mamy przyjmowanie obrażeń. Bezpośrednik zapewnia 5% szans na wyzerowanie czasu odnowienia jednej swojej umiejętności. I to możemy zrobić w taki sposób, żeby użyć tylko jedną umiejętność czasu twoich umiejętności defensywnych. Użyć tylko jedną umiejętność defensywną, bo na moim przykładzie będziemy mieli szansę na to, żeby nam się wyzerował pancerz lodu albo nowa. I jakbyście nie dali nowy, ją usunęli, to macie wtedy 5% szansy tylko, że wyzeruje wam się pancerz lodu. A pancerz lodu jak wam się wyzeruje, to możecie go użyć, a jak możecie go użyć, to dzięki temu pierścieniowi, kiedy masz aktywną barierę, zadajesz obrażenia zwiększone o 24%. Więc nowa de facto nie musiałaby być, aczkolwiek ja ją używam, bo czasem testuję z hydrą, no i też nowa ogólnie fajnie, bo można zamrozić wszystkie stwory, więc
Nie wiem, jak ktoś z was nie będzie chciał używać nowej, to nie będzie musiał używać nowej i wtedy może wziąć pod uwagę fakt, że macie po prostu szansę na to, żeby mieć systematyczniej opcję zagrania pancerza, dzięki któremu będziecie mieli zwiększone obrażenia od 23 do 33%, jak traficie rola na ringu, więc to jest dużo. Dobrze, przejdźmy dalej. Jeśli twoja postać ma ograniczoną kontrolę i zostaje okaleczona, zyskujesz nieustępliwość na 4 sekundy, także to jest super. Aczkolwiek te buty są tylko używane, tak jak reszta przedmiotów, po prostu to, co znalazłem, to używam. Tutaj mamy dwuręczną broń, tak, jak najbardziej. I wrzuciłem niebieskie kamyki, które dają nam obrażenia od trafień krytycznych zadawanych wrogom z ograniczoną kontrolą. Dlatego tak istotne dla mnie było, żeby użyć chociaż jeden punkt dać w kulę, żeby mieć zwykły atak z ograniczeniem kontroli. I też mamy nowe mrozu, bo jeżeli użyję zamrażniętej kuli, albo użyję nowy mrozy, albo użyję lodowego pocisku, albo też ktoś będzie stał koło mnie, kiedy mam aktywny pancerz lodu, to będę miał automatycznie 15% obrażeń od trafień krytycznych zwiększone na wrogach, które mają ograniczoną kontrolę, więc to jest też ograniczenie kontroli, dlatego crowd control jest użyty w takiej postaci, a nie innej. Tak, żeby trochę tego było. Tu nie chodzi o to, że mamy zadawać obrażenia z tej kuli, broń Boże. Chodzi o to, żeby po prostu nakładać crowd control. I teraz trzy ostatnie rzeczy. Tu mamy amulet. Tak jak mówię, tak się trafiło, tak noszę. Przy otrzymaniu trafienia, gdy nie jesteśmy w pełni sił, to akurat jest bardzo fajne. Zyskujesz na 8 sekund magiczną barierę. Taka bańka się pojawia. Chronieni przez nią gracze posiadają niewrażliwość. Efekt ten może wystąpić raz na 90 sekund. To jest super fajna sprawa. I mamy dwa ringi. Jeden pierścień, o którym już wspomniałem 1000 razy, ale jeszcze raz powiem, kiedy masz aktywną barierę, zwiększa obrażenia. I tutaj mamy ring, na którym w sumie ten build się opiera. Za każdym razem, gdy seryjne błyskawice przeskakują od ciebie, zyskujesz 4 punkty many. 4 do 6 można mieć role, ja mam minimalne 4. I to by było w kwestii przedmiotów i w kwestii umiejętności. Wyjdziemy sobie gdzieś na spacer poza miasto, żeby można było sobie postrzelać. Dobra. Także jak walczyłem z bossem na początku i jak będziecie stali... Mogę jakoś tak zaznaczyć? Załóżmy, stoimy w jakiejś bliskiej odległości, tak jak tutaj, to teraz do tych desek tutaj. I będziecie używali seryjnych błyskawic, a ta seryjna błyskawica będzie wracała od tego przeciwnika do nas. Natomiast jak będzie bardzo dużo jakichś takich trashmobów, małych, słabych stworków, one zostaną pozabijane, albo ta błyskawica, nawet jak ich nie zabije, to będzie się rozpraszała pomiędzy tymi wszystkimi celami. Więc musicie mieć to na uwadze, że jak chcecie bardzo szybko regenerować manę, to musicie stać koło najlepiej jednego celu, który nie jest aż taki łatwy do zabicia. Ja generalnie cały atak tutaj, jak zaczynam, to sobie zawsze odpalam hydrę. Rzucam hydrę. I hydra praktycznie zabija wszystko. Oczywiście do tej hydry możemy biec, więc będziemy pęgali przeciwników na hydrę. Jak widzicie sobie, będą tutaj nam padać stwory. Będzie jakaś akcja? Nie wiem, dlaczego tak strasznie, kurczę, zacina, ale ja tu będę teraz kończył ten filmik, tak czy siak. Także odpalamy sobie hydrę. Możemy rzucić sobie jedną zamarzniętą kulę, żeby nałożyć stack crowd control, który spowoduje to, że przeciwnicy są wyziębieni. Możemy włączyć pancerz, który spowoduje to, że mamy zwiększone obrażenia o 25%. Możemy sobie zagrać nowe. I generalnie później całą manę, którą mamy, to zużywamy na rzucanie piorunów. Tudzież seryjnych błyskawic. Hydra nam się skończyła, to sobie hydrę odpalamy na nowo. I pioruny. Można sobie nowa rzucić. Why not? Będę musiał zobaczyć, bo kurczę. Ustawiłem coś nie tak.
Albo już komputer nie daje rady. Może tak być. Nie wiadomo. Oj, chyba mnie nie ma. Nie ma, czy jestem? No to energetyczne kuleczki można podbierać. Będziemy zadawali większe obrażenia. No i dobrze, jest koniec. Ja muszę może rozdzielczy zmienić czy coś. Dobra, jeszcze przejdziemy do skilli. Ale nie wiem, czym to jest spowodowane, bo jak grałem i streamowałem, to nie miałem nic, zero lagów, a przy samym nagrywaniu. Coś się dzieje. Dobra, przejdziemy do drzewa umiejętności. Ktoś będzie chciał się pobawić, przetestować. Mamy w lodowy pocisk. Jeden punkt i później wzmocniony lodowy pocisk, tylko po to, że trzeba dać dwa punkty, żeby przejść do umiejętności głównych. W umiejętności głównych mamy zamarzniętą kulę. Tak naprawdę, jeżeli ktoś nie chciałby używać zamarzniętej kuli, to szczerze mówiąc, nie wiem, co można było. Wydaje mi się, że to jest jakby w tej budowie istotne, żeby mieć ten punkt. Bo zawsze można sobie tutaj na pasywkę wstawić i za każdym razem, gdy używasz umiejętności innej niż podstawowa, masz 20% szans na wystrzelenie zamarzniętej kuli w pobliskiego wroga, więc uważam, że to jest mega, mega istotne. Więc zostawmy to tak jak jest i tak jak to sobie tutaj obmyśliłem. Później mam seryjne błyskawice na maksa właśnie z tego tytułu, żeby regenerować manę. 4 punkty do 6 punktów many za każdym razem, gdy seryjne błyskawice przeskakują od ciebie. Później mamy ulepszenie oczywiście do seryjnej błyskawicy i później mamy do wyboru dwa ulepszenia i ja wybrałem ulepszenie za każdym razem, gdy seryjne błyskawice zadają trafienie krytyczne, istnieje 25% szans na stworzenie roziskrzonej energii. Roziskrzona energia to są takie kulki, które zbieramy i tutaj taki pasek był wcześniej. Będzie bardzo dużo tych kulek i każda kulka, jak jesteśmy blisko przeciwnika, to zadaje obrażenia. Więc to jest też super fajna sprawa. Nie przechodzimy dalej do defensywnych umiejętności i mam jeden w nowej i jeden w pancerz lodu. W pancerz lodu oczywiście po to, żeby mieć zwiększone obrażenia o 24%, no bo jak on jest aktywny, to mamy zwiększone obrażenia tytułem noszenia pierścienia. No i Hydra, bo ona jest tak mocna, że po prostu na maksa ją tutaj dajemy. Później nie ma innej opcji, żeby dać inny skill, więc tutaj oczywiście w ten punkt trzeba dać. I później mamy lewo-prawo. Ja dałem w Hydrę, która powoduje to, że podpalał również wrogów, zadając im dodatkową równowartość 12% podstawowych obrażeń w ciągu 6 sekund. I tutaj mamy Hydrę, która będzie zadawała krytyczne obrażenia, ale na początku nie mamy aż tak dużych obrażeń, żeby było warto dawać w krytyczne, więc dałem po prostu, żeby podpalała i zadawała większe obrażenia. I później zjeżdżamy w dół i mamy umiejętności mistrzowskie. I tutaj akurat wybrałem 3 punkty w wyładowanie statyczne i mamy szczęśliwy traf. Trafienie wrogów umiejętnościami porażenia ma do 15% szansę na stworzenie roziskrzonej energii, czyli znowu te kulki, które zbieramy. Jak je zbieramy, to atakujemy piorunami. I tutaj poniżej mamy ożywczą konduktywność. Generalnie każde zebranie roziskrzonej energii tej kulki zapewnia nam 4 punkty many, 8 i 12. Więc generalnie, jakbyście nie chcieli się bawić w nowe i w kule mrozu, albo nie chcecie mieć pancerza, bo nie macie ringa, nie jest wam potrzebny i nie chcecie mieć nowe, na przykład chcecie mieć kule mrozu, to dajcie sobie po prostu resztę punktów tutaj. 2 punkty tutaj w ożywczą konduktywność. Będziecie mieli 12 punktów many za zabranie każdej kulki. Aczkolwiek ja wychodzę z założenia, że jak walczę z bossem, to ta mana się regeneruje z drugiego pierścienia, więc po prostu stoimy koło jakiejś postaci, spamujemy sobie po prostu seryjne błyskawice i regenerujemy manę. Dobra, także to było na tyle. Dziękuję za uwagę, za zobaczenie, zapraszam na kolejne filmiki z Diablo 4.
Przyszły weekend będę robił nekromantę, więc na pewno zrobię filmik z nekro. I sorry, że tak tutaj coś przycięło, przylagowało. No ale niestety. Diablo 4, wymagania. Dobra, jeszcze raz, dzięki za uwagę, do zobaczenia. Zapraszam na kolejne filmiki z Diablo 4. Trzymajcie się na razie i pamiętajcie, żeby po prostu grać to tą postacią, na jaką macie ochotę i róbcie sobie po prostu tak, jak macie ochotę, a ja po prostu powiedziałem, jak zrobiłem swoją postać i tyle, także też nie radziłbym się sugerować, tylko po prostu sobie zrobić tak, jak macie ochotę. Dobra, na razie, hej, cześć.